Dwa mecze w ciągu kilku dni i całkiem niezły rezultat. Tenisiści stołowi z Krosna Odrzańskiego zmierzyli się z dwoma zespołami z różnych rejonów ligowej tabeli. W spotkaniu siódmej kolejki lubuskiej czwartej ligi tenisa stołowego tęcza Homanit Krosno Odrzańskie na wyjeździe zmierzyła się z sąsiadem z tabeli, Prusem Żary. Przed spotkaniem gospodarze z Żar zajmowali trzecie miejsce w lidze o dwa punkty, wyprzedzając ekipę gości. Jednak to zespół tęczy Homanit Krosno Odrzańskie pokonał gospodarzy 10-6, dzięki czemu zrównał się punktami z przeciwnikiem. Natomiast w weekend odbyła się ósma kolejka, tym razem tenisiści Tęczy grali mecz domowy, a ich rywalem był ostatni zespół w tabeli, Pogoń Wschowa. Mecz zakończył się pogromem, gospodarze wygrali 10-0. To były ostatnie mecze w 2020 roku, kolejne serie gier już w 2021.